Największa radość, jak się idzie i widzi się gołąbka, którego się leczyło, i widać ten efekt, że wszystko jest ok. I to jest właśnie ten gołąbeczek, który przyszedł na parapet i miał taką, taką nieładna to była rana, ponieważ ja myślałam, że tam są wbite pióra, tam się nawet takie martwe ciało zrobiło i to wszystko rywanolem. Tribiotykiem i ładnie teraz już ma szyjkę. Już mu się tam wygoiło. Tam ewentualnie taki strupeczek jeszcze się zrobi. Te piórka, jeszcze mu tak się trochę te pióreczka. O, trochę tak inaczej układają. No, ale zaraz niedługo będzie wszystko ok. I ja wychodzę z samochodu, a on stoi, czeka, przyszedł się pokazać, że wszystko u niego ok. No tak własnymi siłami te gołąbki i z pomocą i z konsultacją i z różną formą pomocy, miłym komentarzem też dodaję skrzydeł. I jakoś się udaje czasami właśnie tak gołąbeczka poratować. Do czego zmierzam? Aha, no właśnie, że w zasadzie najlepiej, gdyby taki gołąbek trafił pod fachową opiekę, diagnostykę i tak dalej, no ale nie zawsze jest to możliwe. Jaki on kochany jest naprawdę. Nie za bardzo się boi. Jak odchyla skrzydełko, to widać tam jeszcze takie żółte, bo wiadomo, miał stosowany rywanol. Nawet bym go mogła złapać i pokazać, ale nie ma takiej potrzeby, żeby go tutaj stresować. On już swoje tam przeszedł. Niesamowity gołąbeczek, no. Taka mi sprawił radość dzisiaj. Jadę do samochodu tam coś wyjąć, a patrzę, a jest gołąbek. No i to tak też sobie będzie radził, a ja będę się zajmować ewentualnie kolejnym. Kolejnemu będę pomagać. Ładnie mu się to nawet już prawie nie ma śladu. Wiadomo, że te pióreczka, one tam mają jeszcze trochę tego tłuszczu, więc tak delikatnie odstają. Puste od maści. Jak on sobie. No, złapać, jak on te skrzydełka podnosi, tam pokazać, że to jest ten gołąbek naprawdę, ale jakoś mi się nie udaje. Jak bez aparatu to widzę, a tak nie widać. Tam szyja jest wszystko w porządku, tylko właśnie od stosowania maści też te piórka tak się ułożyły. Głodny, niech sobie poje. Jak najwięcej. W końcu jest jeszcze takim rekonwalescentem. Chodź, kochany, chodź. Nawet nie miał imienia ten gołąbek, nawet mu nie dał mi imienia. No taki spokojny, taki. Cudo. Fajny. Jakie to są mądre stworzenia. Tutaj jak wrona siwa, jakoś przy okazji o ptakach. No i to jest gołąbek. Zresztą on był też taki pełen życia. Zapałam tam waga. Waga taka, jak powinna być. Jedynie ta rana taka, no nieładna.
powodowała, że trochę sobie posiedział w moim sanatorium dla ptaszków. I teraz, że on mnie znowu znalazł, sobie będzie sam radził. Tak. Młodziutkie, ten też taki młodziutki. Ładny ten gołąbeczek, też młodziutki. Trzeba kończyć nagrywanie, bo już będzie film miał taką długość, że nikt nie będzie chciał oglądać. No super. Super, bo nieraz to mam takie jeszcze obiekcje, czy nie za wcześnie wypuszczony gołąbek. I jak zobaczę, że wszystko jest ok, to taka radość. Tak się cieszę. No, troszeczkę podniósł skrzydełko na koniec. Widać było żółte od właśnie od rywanolu. No, to sobie tutaj pojedzą teraz i te maluchy.